kolorowe. Dzisiaj były tylko chyba piłki, nie gra. No tak, gra jeszcze nie wygląda tak, jak ma wyglądać. Mieliśmy kilka sparingów, które wyglądały naprawdę dobrze. No niestety, ten pierwszy mecz, może trema, może miały być inne przygotowania, no ale myślę, że pójdzie wszystko dobrze, bo naprawdę drużyna Gorzyc zaprezentowała się bardzo dobrze, solidny zespół i trener z Gorzyc potwierdził to, że naprawdę ma dobry skład, tą pierwszą jedenastkę, i także na pewno będą walczyć o awans, czy pokrzyżują plany Rudom, no nie wiadomo. Jeżeli chodzi o Krzyszkowice, 0 punktów wciąż na koncie. Ten mecz mógł dobrze się rozpocząć już na samym początku. Niestety szybko zahamowani dostaliście przez Gorzyce w 9 minucie gol. Tak jak już mówiłem, jeszcze trzeba czasu, żeby się zgrać, ale myślę, że z tym składem jesteśmy solidną drużyną w A-klasie i wiadomo, mamy 0 punktów, będzie ciężko, ale postaramy się utrzymać. Zwycięstwo, można powiedzieć, że drugie zwycięstwo już dzisiaj trenera, bo pierwsze z Pszowem, teraz wygrana Gorzyc. Zasłużone zwycięstwo? Zgadza się, rozdzielam Gorzyce. Zasłużone, wydaje mi się, że zdecydowanie Gorzyce były drużyną lepszą, nawet zdanie trenera gospodarzy mogę zacytować, że mówił, że zasłużenie Gorzyce wygrały te 3-0. Wydaje mi się, że zdecydowanie umiejętności, chociaż widziałem, że bieganie też na tle Gorzyc gospodarze wyglądali słabiej i szybkościowo. Także ogólnie umiejętności piłkarskie zdecydowały, że wynik jest taki. Krzyszkowice wciąż mają 0 punktów. Obawialiście się przed meczem tego rywala? Znaczy powiem panu, szanujemy każdego. Jak jest w tej drużynie, bym nie był, to szanujemy każdego przeciwnika. Ale nie obawialiśmy się. Tu potencjał w drużynie Gorzyc jest. Paru młodszych chłopaków, paru doświadczonych. Jest potencjał na tą ligę. Nie obawialiśmy się tego meczu za bardzo, ale nie byliśmy pewni zwycięstwa. Gorzyce będą szły w czołówkę? To zwycięstwo takie przekonujące. Znaczy, tak pan mówi, potencjał jest, może ilościowo tych chłopaków w tej kadrze za dużo nie ma do grania, natomiast jeśli ta pierwsza jedenastka, będą chłopcy zdrowi, będą miały ich kontuzje i nie będzie kartek, to będzie silna drużyna na A-klasę.